Coraz bliżej kontraktu na Abramsy minister obrony Mariusz Błaszczak przekazał, że zgodę na zakup czołgów przez Polskę wyraził amerykański kongres. O kontrakcie na amerykańskie czołgi minister obrony Mariusz Błaszczak wczoraj rozmawiał z sekretarzem obrony USA. Lloyd Austin już wcześniej publicznie deklarował, że Stany Zjednoczone nie będą blokowały transakcji. Wniosek, jaki złożyła Polska, najpierw został zatwierdzony przez amerykański rząd. W kolejnym etapie procedury do sprawy miał się odnieść amerykański kongres. Wojsko polskie się wzmacnia. Kongres Stanów Zjednoczonych wyraził zgodę na sprzedaż Polsce 250 czołgów Abrams. To już ostatni ważny krok przed podpisaniem umowy na ich zakup. To najważniejszy kontrakt zbrojeniowy od lat. Poinformował dziś minister obrony Mariusz Błaszczak: Do Polski trafi 250 Abramsów w ich najnowocześniejszej wersji. Maszyny są produkowane w stanie Ohio. Ich pierwsza partia, zgodnie z zapowiedziami resortu obrony, dotrze do Polski jeszcze w tym roku.